Ghost Recon Breakpoint. Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Ghost Recon Breakpoint. Przeniosłem się już na miejsce, gdzie mamy rozpocząć śledztwo w sprawie kolejnej misji fabularnej. Poznaczałem tutaj już przeciwników, jak tylko miałem taką możliwość. I przypominam, że w tym momencie mamy do wyeliminowania Silverbacka. Pochodzący z New Jersey, Frank Wales dorastał wychowywany żelazną ręką staromodnego ojca. Mimo licznych kar cielesnych, których doświadczył, pozostaje dumny ze sposobu, w jaki go wychowano, a zanim rozpoczął pracę w sektorze prywatnym, odsłużył 15 lat wśród rangerów. Sentinelu znany jest z całkowitego milczenia podczas tropienia swoich celów, przez co zdobył sobie przydomek Silverback, czyli goryl srebrno-grzbiety. To solidny i zorientowany na wynik żołnierz. Niewielu żołnierzom wilków Stone ufa bardziej niż jemu. Silverback jest bezwzględnym zabójcą zdeterminowanym, aby wykonywać egzekucję z ramienia Sentinela. Należy go powstrzymać. Spotkaliśmy Silverbacka w ostatniej misji fabularnej. Właściwie można powiedzieć, że Silverback zabił Jana Blake'a, bo tamten został postrzelony właśnie przez Silverbacka. Zanim rozpoczniemy, to jeszcze przejdźmy do umiejętności, bo zdobyłem kolejne punkty i wreszcie mogę sobie odblokować ulepszanie broni do wersji trzeciej, a do tego jeszcze jeden punkcik byśmy sobie wydali na racje żywnościowe trzeciego poziomu, czyli już te najlepsze. No i od razu też ulepszę mój karabin snajperski na maksymalny poziom, jeśli tylko oczywiście mam odpowiednio dużo tych części, ale wydaje się, że mam jak najbardziej. I to by było na tyle. O, części elitarnej broni, tego mi brakuje akurat. Ale to czekajcie, jest na to sposób, bo ja mam tutaj w ekwipunku sporo pukawek jeszcze nierozmontowanych. I między innymi elitarną. Rozmontujemy P90 Flycatchera, bo i tak mogę wytwarzać kolejne. Ale nie, metalowe skrawki. A dobra, bo to nie jest broń elitarna. Jasna sprawa, tutaj mamy elitarną. Jest część elitarnej broni, super. Więc tutaj możemy zainwestować. I maksymalny poziom osiągnięty. Więc od razu też dostałem trofeum, a tutaj za kolejne ulepszenia dostaliśmy plus 10 do obsługi, plus 10 do szybkości przeładowania i plus 3% prędkość w kucnięciu, więc bardzo fajnie. Pierwsza maksymalnie ulepszona broń. No i teraz zastanawiam się, czy już stąd nie spróbować wyeliminować snajpera, którego mamy tam na budynku. W międzyczasie dostaję te racje żywnościowe na maksymalnym poziomie. Chyba rzeczywiście rozprawię się z tym snajperem. Że też, kurde, ja go nie zabiłem jednym strzałem, to było dziwne. No i niestety się teraz będą tutaj do mnie zbliżać zapewne. Spróbuję tamtego jeszcze załatwić. No tak, no bo jakby nie patrzeć, tutaj jednak muszę brać pod uwagę, że z takiej odległości też pocisk będzie opadał. I nie trafiłem w głowę przez to. Jeszcze raz bym chciał tutaj przycelować. Okej. Na razie wystarczy. Tam mamy jeszcze kolejnych. Na razie przeładuję. Całe szczęście, że jestem dość daleko, że nawet mnie nie widzą. Nie wiedzą, skąd strzelam. Więc można to ładnie wykorzystać. Tam mamy kolejnych, tylko że no właśnie, to już jest zdecydowanie za daleko. Wolę tutaj nie ryzykować. My tak czy siak, tutaj dostajemy się na razie tylko po to, żeby uzyskać informacje na temat miejsca, gdzie Silverbacka znajdziemy. Więc tutaj nie muszę się jakoś przejmować. A poza tym, na razie i tak to idzie bardzo dobrze. Teraz się troszeczkę zbliżymy do tych kolesi. Tutaj zresztą też jakieś informacje w pobliżu już do zdobycia również są. Tam oprócz tego
jakiś element wyglądu. Może też się uda zabrać, kto wie. Rękawice szturmowe zdobyłem. Czy ja tutaj to odczytam? Czy mnie zobaczą stamtąd? Mogę odczytać jak najbardziej. Przedmiot kolekcjonerski. I szczerze, przydałoby się wyeliminować tutaj tego jednego przeciwnika. On jest akurat za przeszkodą. Spróbuję go szybko dorwać. Niespodzianka. I tamci są już dość daleko. Nawet sobie odpuścili poszukiwania, więc teraz naprawdę mogę już się skupić na moim głównym celu misji. Ale skorzystam jeszcze z okazji, że wyszli tutaj na zewnątrz i mogę oznaczyć jeszcze kogoś. Czyli tych dwóch akurat idzie w moją stronę. No dobra. To wykorzystamy to i wyeliminujemy ich za moment. Tak jest. Nikt się nie zorientował. My możemy tutaj zabrać jakieś przebranie prawdopodobnie. A nie, po prostu kolejny tatuaż. I najważniejsze dostać się do tego budynku, bo to właśnie tutaj mamy otrzymać informacje na temat Silverbacka. Chociażby od tego naukowca najwyraźniej. Tylko teraz nie mogę z nim pogadać. To pozwolę sobie jeszcze tutaj otworzyć tę skrzynię. I dopiero sobie porozmawiamy, mam nadzieję. I zobaczymy, gdzie będę musiał się w dalszej kolejności przenieść. Hey, wait. Don't be afraid. I just want to talk. What do you want? I'm looking for Silverback. You don't find Silverback. No. He finds you. He comes around a lot taking people away who aren't pulling their weight. A few days later, we'll find photos of their corpses. Thanks. Appreciate it. Oh my god. Wreszcie jakaś dłuższa kwestia przepytywanej osoby. Mamy zdjęcie bazy Silverbacka. Zdjęcie przedstawiające bazę położoną najwyraźniej na zaśnieżonej górze. Miejsce to sprawia wrażenie podziemnej, pochodzącej z czasów zimnej wojny placówki. Przy wejściu zebrani są żołnierze stojący nad ciałami porwanych pracowników Skeltechu, których bezwzględnej egzekucji właśnie dokonali. Silverback zabija i porywa pracowników. Na zdjęciu widoczne jest zamarznięte jezioro z wejściem do kanałów prowadzących do wyglądającej na podziemną, zimnowojenną placówkę bazy Silverbacka położonej na zaśnieżonej górze. Przy wejściu tym widoczne są zmasakrowane ciała porwanych pracowników Skeltechu, pozostawione tam, aby gniły. Dobra, czyli to już jest wystarczająca wskazówka prawdopodobnie na temat miejsca, gdzie tą bazę znajdziemy. Zobaczmy zresztą, jak to tutaj w tym momencie wygląda. Aha, jeszcze na razie nie. Po prostu musimy zlokalizować chyba dowódcę posterunku Black Tiger. I to będzie tutaj. No i ponownie oznaczyłem sobie przeciwników będących tutaj na terenie posterunku. I tak się składa, że mamy jednego dowódcę z informacjami właściwie przy wejściu. Nawet jest ich tam dwóch. Problem tylko polega na tym, że wcale takie łatwe to nie będzie, żeby tam się dostać, bo mimo wszystko trochę się tutaj tych gości dookoła kręci. I w związku z tym zastanawiam się teraz, jak do tego podejść. Tutaj mamy jeszcze przeciwnika z wyrzutnią. Na początek go zdejmę. Po prawej stronie jest z kolei snajper, tylko już się zastanawiam, czy on akurat nie jest troszkę za daleko. Też problem polega na tym, że troszeczkę znajduje się za przeszkodą. Ale udało się go wyeliminować. No i dobra, spróbujemy się tutaj zbliżyć, tylko od której strony? Już zobaczyli ciało? Kurde. To nawet tam na górze? Ale dobra, w porę jeszcze gościa wyeliminowałem, tylko że pewnie teraz jego z kolei zauważą, no ale już trudno. Na razie zagrożenie zneutralizowane. Teraz tutaj wypadałoby podejść, a tak się składa, że w tej budce mamy jednego gościa. Zaraz zobaczymy, jak się tego podjąć. Tutaj uwaga na przeciwnika, który może wezwać wsparcie. To jest zawsze ryzyko.
każdym razie kolejnego delikwenta wyeliminowaliśmy. Trochę lepiej wyłączyć światła. Tutaj też. Zawsze to wtedy jesteśmy w stanie lepiej ukryć ciało. No i tym kolesiem wzywającym wsparcie chyba trzeba będzie się za chwileczkę zająć. Tam jest ten właśnie z informacjami. Nie. Nie chcę się tutaj pokazać przedwcześnie. Niech tamten z informacjami się odwróci i sobie pójdzie. To wtedy spróbujemy go przesłuchać. Tylko że uwaga, bo tutaj jeszcze gdzieś mamy na górze jakieś światło, no. To jest problem. Ale trudno. Chyba zaryzykuję tutaj, chociaż tamten się ciągle kręci. No dobra, przejdę tędy na razie. Spróbujemy teraz tutaj. Trochę jest to problematyczne, bo boję się, że ciało zostanie zauważone, no ale muszę spróbować. Okej. Teraz pytanie, czy nie spróbować go przenieść jeszcze. Przynajmniej tutaj byśmy go schowali, po tej stronie. Ten żołnierz z informacjami dla mnie powinien tutaj za chwilę wrócić tak czy siak, tylko muszę uważać, bo mamy kolejnego wilka. Czy on tutaj podejdzie tak blisko? Chyba tak. A nie, bo on wchodzi na górę. Dobra, zdjęty. Też może go przeniosę, póki jest jeszcze chwila czasu. I ukryjemy w tym samym miejscu, co tego poprzedniego. A wówczas powinniśmy już dostać tego gościa najważniejszego tutaj. Proszę. Mamy go. Tylko na ciebie tutaj czekałem, tak naprawdę. No i teraz gadaj, gdzie jest Silverback. I'm gonna give you one chance to tell me where Silverback is. No, I can't. He'll kill me. Oh yeah? What do you think I'll do? No, you don't understand, man. He's totally crazy. Have you seen the photos? Where is he? All right. The province think Ogun Hope Mountain. We figured out he's got a place there. To było co najmniej dziwne. Widzieliście to? Ja przesłuchiwałem tego, a gadał któryś tam dalej. No w każdym razie mamy informację na temat Silverbacka. Trzeba udać się do prowincji Good Hope Mountain, czyli tutaj. I to jest obszar, którego jeszcze tak dokładnie nie zwiedzaliśmy, no ale w pobliżu mamy już odkryty biwak. Przy okazji wytworzymy też sobie karabin szturmowy ze schematu, a konkretnie ten. Statystyki tutaj mi się bardzo podobają. Akurat fioletowy tym razem. I przeczekamy do wieczora, żeby tutaj nie ruszać może w środku nocy. Tylko właśnie jeszcze kiedy jest odrobinę jasno, co pomoże mi ewentualnie oznaczyć przeciwników. Zobaczymy jak to będzie. No i najważniejsze to od razu chciałbym sobie też tę broń, którą wytworzyłem. Chciałbym ją wybrać. No i teraz tam będę musiał ruszać. Ja się zastanawiam, że to jeszcze chyba nie jest nadal właściwy nasz cel. Bo tutaj informacje ciągle o tym, że zdjęcia mogą zawierać wskazówki na temat miejsca, do którego zabiera swoje ofiary. Zdjęcia już przeglądaliśmy wcześniej. A tutaj jest właśnie jakiś obszar do zbadania niby. Zdecydowanie muszę tutaj wcześniej się zatrzymać, bo patrzcie, ile tutaj tych ludzi już czeka, żeby tylko nas dorwać. Zaraz zobaczymy, jak w ogóle podejść do tej lokacji, bo to jest całkiem spory, otwarty obszar. A czy to po prostu nie jest tam jakoś od drugiej strony przypadkiem jakieś wejście? Trudno powiedzieć.
W ogóle najlepsze jest to, że na minimapie, a nie, są jednak przeciwnicy, bo chciałem powiedzieć, że na minimapie tyle czerwonych plam, a ja w ogóle nikogo tutaj nie widzę. Problem też polega na tym, że mamy drona, ale akurat możemy sobie z tym poradzić, wykorzystując spray maskujący. Więc to nie jest aż taki duży kłopot. Tutaj też możemy sobie sprawdzić, kogo my tu mamy. Tam jakieś informacje niby są, ale pewnie nie związane z misją, chociaż trudno powiedzieć. Nie, no raczej nie związane, bo nie ma tego jeszcze na terenie. A patrzcie, to tutaj w dół trzeba jakoś się dostać. I mamy Silverbacka od razu. Ale jaja. Udało się oznaczyć samego Silverbacka. To teraz tylko tam się dostać. Muszę uważać, bo tutaj o mały włos, aby mnie dron wykrył. To czekajcie. No bo stąd oczywiście przecież nie zeskoczymy. Może jest tu jakieś w takim razie wejście osobne. Bo tam ewidentnie jest więcej tych rzeczy pod ziemią właśnie. A przecież w sumie było na jednym zdjęciu jakieś wejście pokazane. Muszę tylko to sobie zlokalizować teraz, to najważniejsze. Tutaj! Tutaj chyba by dało radę się dostać. A to wygląda. Czyli bardziej od tej strony powinienem, kurczę, się wybrać. To teraz się zastanawiam, czy jeszcze tutaj sobie wobec tego nie przelecieć. Dlatego, że pieszo będzie to mocno problematyczne, żeby tutaj jakoś przemknąć, dlatego, że jest no wciąż tutaj sporo przeciwników. Chociaż może nie będzie tak źle, jeśli ja sobie przejdę tak obrzeżami bardziej, to może jakoś damy sobie radę. Po prostu tutaj będę musiał przebiegać i nawet może spróbujemy wyminąć tych przeciwników tutaj, żeby już nie robić niepotrzebnego zamieszania. Tam w środku mamy dwóch, a na zewnątrz są to jakieś informacje. Czekajcie, bo jeszcze kogoś wypatrzyłem. Lepiej oznaczyć na przyszłość, w razie czego. No dobra, spróbujmy rzeczywiście przejść na drugą stronę. Skoro mamy już Silverbacka oznaczonego, to przynajmniej wiemy, gdzie muszę zmierzać, żeby go wyeliminować. Ostatni raz, jak w podobnej misji fabularnej eliminowaliśmy z kolei Flycatchera, no to obstawy było naprawdę mnóstwo. I tam praktycznie nie było co zabierać się za to po cichu. Trudno powiedzieć, jak będzie tutaj. Bo na razie tutaj owszem nie ma jeszcze tych gości jakoś strasznie dużo, ale prawda jest taka, że to dopiero początek, a jak już tam wejdziemy, no to wtedy będzie się zaczynała pewnie zabawa. Dobra, ja muszę sobie przygotować spray maskujący. I od razu właściwie się wypsiukać tutaj tym. Dron mnie teraz dzięki temu nie zauważy, a ja sobie spokojnie wejdę tutaj. No i o to chodziło. Czyli to jest faktycznie ta właściwa ścieżka. Ciekawe, czy byłaby jeszcze jakaś inna też droga. Ale tutaj to już muszę uważać, bo na pewno będziemy mieli z kimś do czynienia. Widać tutaj po tych plamkach i podejrzewam, że raczej to jest właśnie tutaj. Czekajcie, czekajcie. Jednak mi kogoś chyba na górze oznaczyło. Mamy tam snajpera. No dobra. To nie jest źle. Na razie jestem w miarę bezpieczny. Teraz pytanie. Tędy chyba nie powinienem przechodzić, prawda? Tylko bardziej tutaj. O kurde, już mamy delikwenta. Nie, wydaje mi się, że tutaj to właśnie też nie będziemy się bawili w skradanie, tylko będzie trzeba postrzelać po prostu. Widać, ilu ich tutaj jest. Na razie mogę tych wyeliminować. Okej. Przy okazji jakieś informacje z tej strony. Nie, no nie wierzę. Myślałem, że on już gdzieś, kurde, poszedł sobie dalej. A, i to teraz szkoda. No ale dobra, no w takim razie postrzelamy sobie więcej. Chociaż szkoda mi troszkę tego, bo mogłem jeszcze chwilowo się poukrywać. Przynajmniej przez jakiś czas.
To teraz oczywiście jeszcze drony będą tutaj zmierzać w tę stronę. Co mi mocno sprawę utrudni, tak szczerze mówiąc. Może weźmy na razie zniknięcie za zasłoną. I tę chwilę wykorzystam. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze tych przeciwników wyeliminować jak najszybciej. Sytuację mam nadzieję, że opanujemy. A może dzięki temu będzie po prostu ciekawiej. Dobra, weźmy sobie strzykawkę. Jezu, tam już się zbliżają jeszcze. To są te posiłki, zdaje się. No, nieciekawie powiem wam. Naprawdę nieciekawie tutaj. Muszę na razie przejść na tą stronę. Jezu, z tej strony jeszcze przychodzą. Nie mam szans tutaj, absolutnie. Dobra. Podleczyłem się. Teraz może tutaj, kurde, się na razie schowajmy. Ale muszę cały czas uważać, bo z tyłu mogą wciąż nadchodzić. Wcale bym się nie zdziwił. Jejku, momentami to ja tutaj niewiele widzę, bo trochę jest za dużo tego światła. Dobra, znowu informacja, żeby się wycofać i może lepiej się do tego stosujmy. Teraz jeszcze przeładować. Zmieńmy sobie może teraz widok. Tak będzie łatwiej ich wypatrzeć. Chwilowo przynajmniej. Tak jest. Jeszcze raz się podleczymy. W razie czego mam jeszcze w zanadrzu strzykawki na kolejnym poziomie. Ależ ich tutaj, kurde, powycinamy w pień. W ogóle to zdjąć ten tłumik, bo tylko mi to obniża o 20% obrażenia. Chociaż w tym momencie to ja już praktycznie nie mam amunicji. Więc to jest w tym momencie większy problem. Nie wiem, czy tutaj od nich pozbierać naboje. Raczej nie zabiorę akurat. W takim razie trzeba w ogóle wymienić broń. Na pistolet maszynowy dla odmiany. I tu jeszcze mamy gościa. No ale ogólnie już większość na tym przynajmniej obszarze załatwiłem. To też ważne. Dobra, może teraz weźmy jeszcze ucieczkę za zasłoną, bo dzięki temu trochę mi to teraz da spokoju. Jeszcze może uda się ich jakoś bardziej zaskoczyć. To informacja na temat broni. W każdym razie tak czy siak muszę zmierzać do Silverbacka. Tu już chyba się ktoś zbliża, czy to raczej jakoś z dołu albo z góry? Niby mam oznaczonych. A dobra, tutaj. Uwaga. Dobra, no tak czy siak znowu będą mnie ścigać. I tutaj już się, kurde, zbliżyli. Czy mi się wydaje? A nie, jednak są chyba troszkę dalej. To nie jest źle. Aczkolwiek ci, co już przyszli, no lepiej ich załatwić. Dobra, pozostali gdzieś tam na zewnątrz, więc na razie zostawiamy to. I na górze, zdecydowanie więcej jest ich na górze. Aczkolwiek same oddziały pilnujące Silverbacka, no to wydaje się, że już nie ma ich zbyt wielu. Znowu jest zniknięcie. To dobrze. W międzyczasie tutaj jeszcze zajrzyjmy. W ogóle patrzcie, dopiero co sobie wykupiłem broń ze schematu, ale już właściwie zdobywamy pukawki na wyższym poziomie, co jednocześnie powoduje, że nie ma aż takiej motywacji, żeby te pukawki kupować. Czasem można to zrobić, ale na dłuższą metę nie ma to aż takiego dużego sensu. Dobra, tędy to ja w ogóle przejdę jakoś, bo to jest na tym poziomie ten Silverback. Chyba dałoby radę pójść tutaj. I patrzcie. Oni są pewnie jakoś tu. Mamy zresztą przeciwnika przed sobą.
się ukrywa. Uwaga. Niewiele tutaj widziałem, ale dało radę. Silverback gdzieś tam na górę się udaje. Uwaga jeszcze. Kolejny, dobra. Uwaga, uwaga, wycofaj się. No i giniesz. Większy problem to był z tym, żeby się tutaj do ciebie dostać, koleżko. I wyeliminować całą obstawę. No ale to się udało. Weź dane wywiadowcze. Co my tu mamy? Plan Silverbacka. Zobaczymy. Mój staruszek ciągle powtarzał, że z wojny nikt nie ujdzie czysty, szczególnie ci niewinni. Hurra! Lokalsi to tylko następne narzędzie do wykorzystania na polu walki. Myślałby kto, że akurat żołnierz duchów to zrozumie. Oni niby mają być najlepsi, a wcale się tak nie zachowuje. Nawet nie ma pojęcia, że ten ślad, którym podąża, prowadzi prosto do mnie. Ale niedługo się dowie, a wtedy będzie należeć do mnie. Staruszek byłby dumny. No, nie do końca mu to wyszło. Część notatki. A. To a propos wskazówki dotyczącej miejsca, gdzie go znajdziemy, tak? Czyli to kończy jednocześnie tę misję fabularną, proszę bardzo. Chociaż, no, jeszcze wypadałoby się rozejrzeć po tej lokacji, bo sporo tutaj rzeczy znajdziemy. Z naciskiem oczywiście na dodatkowy punkt umiejętności. Zdobyłem też kolejną broń ulubioną, tak zwaną ulubioną. Jest to KSG-12 Silverbacka i jest to strzelba. Powiem wam, że sobie ją wezmę, ulegające zwiększeniu premie przy niskim poziomie zdrowia. Wezmę to sobie, chociaż ze strzelb raczej nie korzystam w tej grze. Ale ponieważ praktycznie jeszcze nie miałem okazji wam tego pokazywać, jak te strzelby działają, no to myślę, że może nawet tutaj jeszcze kogoś załatwimy przy użyciu właśnie strzelby. Hamulec wylotowy do pistoletu maszynowego. A na górze jest ten punkt umiejętności jeszcze. I tak się zastanawiam, bo ogólnie sporo tutaj widać, że... O, proszę, mamy kolesia, uwaga. Od razu załatwiony. Rewelacja. W każdym razie od razu tutaj widać, że jest dużo skrzynek dookoła, a problem w tym wszystkim polega na tym, że to jest tak porozdzielane na różne poziomy i momentami się ciężko połapać, którędy tutaj się dostać do jakiejś kolejnej skrzynki. No ale dla mnie teraz najważniejsze jest to, żeby zdobyć sobie ten punkt umiejętności jeszcze. I tak się składa, że to będzie tutaj. I teraz mam już chyba dwa punkty odłożone, które też wykorzystam na skrócenie czasu odnawiania technik. Jeśli dobrze pamiętam, to mnie też tutaj interesowało jak najbardziej. Tu jakieś inne w ogóle przejścia. Mniejsza z tym. Tak patrząc na tę lokację, mamy tutaj jeszcze jakiś przedmiot kolekcjonerski przy okazji. Dobra, to wiecie co, ja tutaj się porozglądam i ten przedmiot kolekcjonerski jeszcze wam pokażę. I to będzie tutaj. Proszę bardzo, po pierwsze jest jeszcze jedna skrzynka. A po drugie właśnie ten przedmiot kolekcjonerski. Tylko że znowu to jest pendrive, czyli najpewniej jakieś nagranie, którego pewnie nie wysłuchamy. Hey, you know anything about that red team Walker was in? Rozmowa między Silverbackiem a Rosebud. No i znowu, niby mowa o rozmowie, a tak naprawdę nie możemy jej wysłuchać, tylko jest jakieś jedno, nic nieznaczące zdanie. Zespół ODW zabił agentów CIA w ramach próby zatuszowania czegoś. Został rozwiązany. Zespół odwetowy po wyeliminowaniu agentów CIA. No dobra, przynajmniej kolejne śledztwo dzięki temu rozwiązaliśmy. Po wszystkim powróciłem do kryjówki i chciałbym tutaj jeszcze wydać te punkty umiejętności
zanim się z wami pożegnam, czyli to będzie chyba coś z tego drzewka. Techniczna wprawa, minus 15%. Odnawianie technik, techniki ulegają odnowieniu szybciej. Czemu by nie? Przyda się prędzej czy później. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem w sumie zrobić. Na razie przełączę sobie na tamtą broń, którą sobie wytworzyłem, bo ona ma właśnie bardzo fajne statystyki. I też będę chciał ją ulepszyć. Zainwestujemy tutaj jak najwięcej tych części, które mam. Teraz MK2. Od razu dalej lecimy. Jeszcze na szczęście mogę. Tylko znowu będę potrzebował części elitarnej broni. W związku z tym jakąś pukawkę elitarną na niższym poziomie muszę sobie rozłożyć, ale z tym problemu nie będzie. W ogóle muszę sobie zrobić porządki ponownie w tym ekwipunku, bo już jakiś czas tego nie robiłem. No tutaj możemy sobie rozmontować tego RKM-a. Mamy kolejną część elitarnej pukawki i tutaj inwestujemy w poręczność. I maksymalny poziom osiągnięty, premie pasywne, szybkość przeładowania, poręczność i obsługa. Więc będzie w porządku. Teraz już każda broń, która ma taką nazwę, na każdym innym poziomie będzie maksymalnie ulepszona. Podobnie zresztą jak G28 Scout. 141 poziom. Niebawem będę mógł pewnie sobie, albo raczej będę musiał sobie wymieniać na coś na wyższym poziomie, żeby ten poziom sprzętu cały czas zwiększać, co automatycznie oczywiście powoduje, że jednocześnie też zdobywamy coraz lepsze wyposażenie. Na razie z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli dzisiejsza misja fabularna ze sporą dawką akcji wam się podobała, to zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na następny materiał, w którym myślę, że nadal będziemy podążać fabułą, bo jakby nie patrzeć, jeszcze tutaj kolejny wątek na nas czeka. Cześć!